Koronacja Karola i potworne plotki o królowej Camilli, teraz taka sensacja. Syn zabrał głos. Podczas koronacji Karola III oczy całego świata były oczywiście zwrócone na samego zainteresowanego. Ale oczywiście nie tylko. Sensację wywołało pojawienie się księcia Harry'ego, który do Wielkiej Brytanii przyjechał sam. Bojąc się zapewne, że jego ukochana Meghan Markle i jej obecność nie zostaną najlepiej odebrane. W końcu Amerykanka sporo w rodzinie królewskiej namieszała. Oczywiście uwaga mediów przykuły przede wszystkim strojem zaproszonych gości. Show wkradła księżna Kate, która wyglądała tego dnia zjawiskowo. Sporo miejsca poświecono też królowej malzące, która w końcu miała swoje 5 minut. Na tę okazję Camilla wybrała plaszcz w kolorze kości słoniowej z jęzlotymi zdobieniami. Byle te spsie akcenty czy imiona dzieci i wnuczat królowej. Okazuje się, że kreacja nie była tylko piękna, ale też bardzo praktyczna. Jedna z ekspertek od ruchu Varga wyczytała nawet z ust Camilli. Zeta była zachwycona tym, że nie zmarznie. Cieszę się, że jest mi wystarczająco ciepło, miała wyznać Karolowi podczas koronacji. Na tym jednak koniec milch doniesień na temat Camilli. Znów bowiem zaczęły pojawiać się głosy. Ze Parker Bowles dopiela swego po latach i w końcu została królowa, o czym miała już marzec, gdy jej ukochany był jeszcze z Diana. Oskarżał ją o to nawet księdza Harry w swojej książce. Wywołało to ponoć wielkie oburzenie w palacu i wściekłość jego ojca. The Sunday Times donosił, że Camille zabolały słowa pasierba i długo nie mogła się otrzasnąć. Głosnym echem odbijają się nadal słowa Toma, syna królowej Malzonki, który w podcaście THE News Agent zapewnił, że mama nie wyszła dla Karola dla splendoru, korony czy pieniędzy, a z prawdziwej miłości, której Karola nigdy nie zaznał w związku z Diana Spencer. Ona wciąż jest moja matka. Zmiany się zdarzają, ale nie obchodzi mnie, co ktoś mówi, to nie był żaden rodzaj gry końcowej. Wyszła zamiast za osobę, która kochała ją o to, co się stało, powiedział w rozmowie syn Camilli. Nie szczędził też cieplech słów pod adresem ojczyma. Myślę, że radza sobie niesamowicie, król Karol jest dobrym, inteligentnym mężczyzna, który bardzo przejmuje się swoimi rolami, jakiekolwiek by nie były, księciowali. Króla. Wyprzedzał swoje czasy w kwestiach takich jak i zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo żywności, rolnictwo, zanieczyszczenia, wszystkich tych sprawach wykorzystuje swoją pozycję, by czynić dobro wyznawcom. Czy to raz na zawsze zamknie usta złośliwcom i da spokój Camilli? Wątpliwe.